Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Karol Fiałkowski. W dalszym ciągu jesteśmy na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Moimi rozmówcami są profesor Jacek Kołówka. Jeszcze raz dzień dobry. I dr Bogdan Dziobkowski. Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się pewnym konkretnym zagadnieniem, które jest omawiane w książce pod redakcją panów Filozofia Religii i Kontrowersje, mianowicie relacjami pomiędzy Bogiem, czy szerzej religią, a etyką, czy szerzej moralnością. To może zadam panom takie ogólne pytanie na początek. Jaka jest relacja między Bogiem a moralnością? Czy w ogóle jest jakaś, już stwierdzona w filozofii, czy to jest całkowicie wolne pole dla filozofów? Znaczy, ja zwrócę uwagę na problem najtrudniejszy. I potem, jak z tym się sobie poradzimy, to reszta pójdzie łatwo. W historii filozofii bardzo ważną postacią jest książka, pozycją literacką jest książka, która się ukazała w 1902 albo 1903 roku George'a Edwarda Moore'a pod tytułem Principia Etica, czyli Zasady Etyki. I on w tej książce fundamentalnej dla filozofii moralnej twierdzi, że nie można zdefiniować w sposób empirycznie weryfikowalny jakichkolwiek pojęć moralnych. Samo słowo dobro, dobry, dobra i tak dalej, czyli podstawowy orzecznik moralności. Ocena czegokolwiek, kogokolwiek, z tego względu, że jest dobry moralnie, zasługuje na szacunek, zasługuje na uznanie i naśladowanie. Co to znaczy tego rodzaju termin, tego nie wiem. Tak twierdził Moore. I mówił coś nawet więcej, że każda próba definiowania tego pojęcia opiera się na błędzie naturalistycznym. I każdy, choć trochę się interesuje filozofią, to wie, że to jest jeden z kluczowych tematów filozoficznych. Co to jest błąd naturalistyczny? Błąd naturalistyczny to jest mówić, że słowo oceniające da się sprowadzić do słowa opisowego. Bo czasami tak to jest możliwe. Od czego chcemy od noża i od nożyczek, żeby były ostre. Prawda? Jeśli mówię dobry nóż, to znaczy ostry nóż. Dobry młotek, twardy młotek. Dobre masło, świeże masło. Ale co znaczy dobre dziecko? To nie znaczy posłuszne dziecko, to nie znaczy inteligentne dziecko, to nie znaczy łagodne. Nie wiemy. Chcemy ogólnie powiedzieć, że to dziecko zasługuje na jakiś rodzaj uznania i na jakiś szacunek. Jeśli ktoś się z tym zgodzi, a nie znam poważnego filozofa, który by Moore'a odrzucił. Każdy mówi, musimy się z tym zgodzić i potem musimy jakoś dalej sobie z tym radzić. Więc kto się z tym zgodzi, to musi sobie jakoś z tym dalej radzić. I jedną z najprostszych odpowiedzi to jest odpowiedź, która mówi, słowo dobry ma charakter transcendentny. Nie mówi o tym, jakie to są cechy naturalne. Jeżeli powiem, że jakiś nauczyciel jest dobrym człowiekiem, to nie mówię, że on jest przystojny, nie mówię, że jest inteligentny, nie mówię, że jest opiekuńczy, nie mówię, że dobrze wykształcony. Mówię o nim coś jeszcze, coś więcej. Co? Coś mówię o nim, co nie należy do świata naturalnego i materialnego. Wobec tego, jeżeli ktoś mówi, transcendencja musi wejść do etyki, to ma bardzo silny argument po swojej stronie. Mianowicie tego właściwie żądał Moore. On użył innego słowa, on używał słowa intuicja. On mówił, że intuicja uczy nas tego, czym jest dobro. Ale skąd możemy intuicyjnie wiedzieć? Intuicja nie tworzy pojęcia dobra, tylko odkrywa przez jakieś widzenie transcendentne. Natomiast mi się wydaje, że jednak to jest dość karkołomny zabieg, używanie Moore'a do obrony tego, że wartości mogą być oparte na Bogu czy na jakiejś transcendencji. Moore rzeczywiście zwrócił uwagę filozofów dwudziestowiecznych na tak zwany błąd naturalistyczny, czyli pokazywał, że jakakolwiek próba definicji predykatu jest dobra za pomocą jakichś predykatów odwołujących się do naturalnych cech przedmiotów musi skończyć się fiaskiem. Zresztą tak nawiasem mówiąc, to nie jest wcale nowa myśl, bo wcześniej coś podobnego było u Davida Hume'a, gdy mówił, że z jest nie wynika powinien. Skoro nie ma przełożenia między faktami a wartościami, to jakoś to generuje ten błąd naturalistyczny, o którym mówi Moore. Więc to wszystko prawda, ale proszę zwrócić uwagę, ten mechanizm, ten manewr, który znajdujemy w Principia Etyka Moore'a, on również stosuje się do jakichś prób charakterystyki dobra, które możemy spotkać w różnych religiach. Tak samo jak nie możemy dobra redukować do przyjemności albo dobra redukować do przetrwania gatunku, tak samo nie możemy dobra na gruncie jeszcze raz tego mechanizmu wskazanego przez Moore'a redukować do woli Boga. Tutaj popełniliśmy analogiczną pomyłkę, już nie naturalistyczną, ale pomyłkę o takim samym charakterze. Rzeczywiście Moore
twierdził, że predykat jest dobry, jest czymś absolutnie prostym, jest niedefiniowalnym, przypomina trochę kolor żółty, prawda? Jak jeżeli mówimy, że coś jest żółte i chcemy następnie osobie, która jest niewidoma, wytłumaczyć, co to znaczy, to jesteśmy zupełnie bezsilni. Ktoś, kto tego nie doznał, ktoś, kto nie miał bezpośredniego, prostego doświadczenia tej barwy, za pomocą naszego opisu nie uchwyci tej jakości, tego kuala, które my doznajemy. Podobnie jest z dobrem. Mamy specyficzną intuicję etyczną, która pozwala nam dostrzegać tą niedefiniowalną własność pewnych działań, pewnych osób. Natomiast czym jest ta własność, czym jest ta intuicja, to tutaj już Moore trochę się gubił. To znaczy Moore generalnie intuicję nie szedł w kierunku psychologizmu. To znaczy ta intuicja moorowska, etyczna intuicja moorowska, to nie była taka psychologiczna intuicja, to była raczej jakiś intelektualny wgląd w to, jak się rzeczy mają. Chociaż on też tak tego wprost nie określał. Z tym Moore, z tą naturą tej intuicji, tego specyficznego doświadczenia, które mamy, postrzegając, że coś jest dobre i złe, naprawdę miał bardzo duży problem. Chętnie odpowiem. Po pierwsze, pierwszy punkt, że jeżeli ktoś mówi, coś jest dobre w sensie moralnym, ponieważ Bóg zdecydował, że to jest dobre, to oczywiście popełnia błąd naturalistyczny. Całkowicie z tym się zgadzam. Tak trzeba moralnie. A to jest chyba centralna teza, czy sposób myślenia etyków teistycznych, prawda? Etyków, którzy uważają, że normy moralne biorą się z Bożych przykazań. Tak, i z tego punktu widzenia nie ma żadnej istotnej różnicy między etykiem właśnie teistycznym, jak pan redaktor powiedział, czyli kimś, kto twierdzi, że to wola Boga generuje wartości, treść a na przykład zwolennikiem dobra. Ewolucji, który twierdzi, że to ewolucja tak mówi nam, co jest dobre, co jest złe. Dobre jest to, co sprzyja przetrwaniu gatunku, albo dobre jest to, co jest zgodne z wolą Boga. Te dwa twierdzenia na gruncie stanowiska Moore'a są dokładnie na tym samym poziomie. I tak samo są obarczone pewnego typu błędem. Więc chętnie wrócę do swojej odpowiedzi. Więc zgodzimy się wszyscy na to, że jest to błąd naturalistyczny powołać się na dekret boski, wolę boską, odgadnięcie intencji boskiej. Natomiast pozostaje ten drugi fragment, o którym Bogdan mówił przed chwilą. Mianowicie, mimo wszystko Moore jest przekonany, że mamy intuicję. Skąd się bierze ta intuicja? Właśnie, intuicja nie jest psychologiczna. Intuicja musi się opierać na czymś innym. Na uchwyceniu pewnej jakości. Tyle on mówi. Jakość. Ale co to jest ta jakość? Skąd mamy wiedzieć? Otóż moim zdaniem bardzo wiarygodna jest odpowiedź. Ta jakość ma charakter transcendentny. Ta jakość nie jest przez nas stworzona. Być może nie jest stworzona przez Boga. Bóg nie jest jedyną transcendencją, którą możemy sobie wyobrazić. Być może istnieją systemy obiektywnego idealizmu etycznego. Prawda, Scheller, Max Scheller, tego rodzaju był filozofem. Są filozofowie, którzy są przekonani, że to są pewnego rodzaju fakty idealne, które pewne osoby potrafią dostrzec, a inne tego nie widzą. Scheller by wprost powiedział, to co jest użyteczne jest dużo mniej ważne niż to, co jest wzniosłe. A są ludzie, którzy odrzucają to, co jest wniosłe, biorą to, co jest użyteczne. Scheller na to powie, ci się mylą obiektywnie, chociaż dowodu na to nie ma. Skąd to możemy czerpać? Tylko z jakiejś koncepcji transcendencji. No tak, ale ta transcendencja, z tym się pewnie byśmy wszyscy zgodzili, tak, że te własności etyczne, które uchwytujemy za pomocą intuicji, one nie są ze świata empirycznych faktów rodem. One mają jakiś inny charakter. Więc w tym sensie one są transcendentne, bo mają inną naturę niż ta rzeczywistość opisywana w fizyce. Natomiast one według Moore'a nie są transcendentne w sensie religijnym. Tak? One znaczy nie, muszą nie są jakoś rzutowane na świat przez bóstwo, tak, które jest w tych zaświatach. Więc to jest jakiś rodzaj transcendentny. On miał bardzo silny wiarę religijnej w młodości. Ale potem chyba, kompletnie przerzucił. Ale jak miał 15 lat, czy 15 czy 16 lat, to mu przeszło. Rzeczywiście on był dzieckiem niezwykle religijnym, ale w pewnym momencie zorientował się, że to jest bardzo trudne i stracił wiarę. To znaczy on na przykład sądził, że osoba religijna musi w każdym momencie swojego życia postępować tak, jakby Chrystus postąpił. I jako młody człowiek doszedł do wniosku, że to jest niewykonalne. Poza tym sądził, że osoba religijna ma obowiązek nawracać innych na swoją wiarę, a doszedł do wniosku, że młodemu brytyjskiemu dżentelmenowi nie wypada namawiać innych do miłości. Więc to były powody, w których on już w wieku kilkunastu lat stracił wiarę i potem ten jego system etyczny był jakoś tak zupełnie z tej religijności wyprany, moim zdaniem. Więc ja całkiem rozumiem osobę, która powie,
Ja jestem w stanie przyjąć jakiś system religijny, tylko pod, przepraszam, system etyczny, tylko pod warunkiem, że znajdę dla niego uzasadnienie transcendentne. Jeśli nie ma uzasadnienia transcendentnego, to musimy się oprzeć na czymś innym. To nie będzie wtedy prawdziwa etyka, tylko umowa, utylitaryzm, który ta osoba powie, nie jest postawą religijną, tylko postawą dostosowania się, to jest postawa polityczna i ekonomiczna, a nie etyczna. Wobec tego ja rozumiem intencję osoby, która chce powiedzieć, transcendencja jest potrzebna. Natomiast oczywiście to nie musi być transcendencja religijna, może być religijna lub nie religijna. Tak, ale jeszcze ważne jest, żeby podkreślić, że akurat u Mura etyka nie wymaga żadnego uzasadnienia. Ona jest przedmiotem takiego bardzo prostego, nieredukowalnego do innych typów doświadczenia, postrzegania rzeczywistości, takiego intelektualnego, specyficznego, intelektualnego wglądu w naturę rzeczy. I tam żadnej jakby głębszej prawdy za tym już nie ma. Tam nie ma żadnego mechanizmu, który by opisywał charakter tej intuicji. Tam nie ma żadnej takiej legalizacji naszych wartości, jaką zwykle znajdujemy w etykach typu Kanta, w etykach typu Platona, czy w etykach chrześcijańskich. Właśnie Mur tutaj na tym, w tym miejscu swoich rozważań, bo jeszcze też warto podkreślić, że jeżeli chodzi o etykę, jak już mówimy o Murze, jeżeli chodzi o etykę praktyczną, to on w gruncie rzeczy był utylitarystą. On odrzucał utylitaryzm na gruncie teoretycznym. On uważał, że utylitarysta nie jest w stanie zdefiniować dobra. Natomiast jeżeli chodzi o taką codzienną praktykę życiową, to w gruncie rzeczy wskazania, które generuje pewne myślenie utylitarystyczne, to nie chodzi o taki prosty utylitaryzm, jaki znajdujemy u Johna Stuarta Milla czy u Benthama, to jest bardziej wyrafinowany utylitaryzm reguł, ale on uważał, że to jest dobry wskaźnik do pewnych konkretnych postępowaniach. Natomiast na gruncie teoretycznym, bo my na razie jesteśmy na tym gruncie teoretycznym, a nie na gruncie wskazówek, jak należy żyć, jakich wyborów dokonywać. Na gruncie teoretycznym to u Mura etyka nie ma żadnej legalizacji, czy to legalizacji naturalistycznej, czy to legalizacji transcendentnej. Etyka jest przedmiotem prostego, elementarnego doświadczenia, które albo mamy, albo nie mamy. Jakby tam więcej u Mura nic się nie da o tym doświadczeniu powiedzieć. To wróćmy może do głównego nurtu etyków, którzy uważają, są przekonani do tego, że etyka domaga się ugruntowania transcendentnego, czyli identyfikują to ugruntowanie w jakiś sposób z Bogiem, z Jego wolą, z Jego naturą. Spróbujmy się przyjrzeć temu rozwiązaniu zdefiniowania dobra. No jeżeli rzeczywiście uznać, że sensowna definicja dobra wymaga tego wymiaru transcendentnego, wymaga jakiegoś wsłuchania się w wolę Boga, no to pierwsze pytanie, które się rodzi, to jak to zrobić, bo zarazem zwolennicy różnych bogów dochodzą do sprzecznych, różnych, częściowo zbieżnych, ale częściowo rozbieżnych wniosków na temat tego, co jest dobrem, a co jest złem. Nawet w tradycji, w ramach jednej tradycji religijnej, na przykład w tradycji chrześcijańskiej, w Starym Testamencie, to jak zachowują się ludzie, jak aprobuje to Bóg i jakie otrzymują przykazania, no jest inne niż to, jaką etykę wydaje się aprobować Bóg w Nowym Testamencie. A zatem pomiędzy osobami, które twierdzą, że mają dostęp do tego wymiaru transcendentnego, a nawet w czasie w ramach jednej tradycji, te konkretne właśnie rozwiązania etyczne, konkretne wskazania czy normy się różnią. To która z tych norm to jest powstała na drodze tego właściwego kontaktu z tym źródłem? Ja myślę, że tak trzeba powiedzieć. To znaczy, to co mówiliśmy dotąd, to jest bardzo ważny wstęp, że etyka musi być formułowana jako teoria apodyktyczna. To znaczy, w życiu ludzkim zdarzają się tragiczne sytuacje, a przynajmniej bardzo często się zdarzają sytuacje dramatyczne, które nie pozwalają nam się cofnąć i drugi raz podjąć trudnej decyzji. No wyobraźmy sobie, że żyjemy w kraju, w którym jest kara śmierci. Jeżeli można zasądzić karę śmierci, to jakieś tam osoby, które wcześniej popełniły bardzo poważne przestępstwo, zostaną zgładzone. I teraz nie można potem powiedzieć i przepraszamy, i nam jest przykro, i zrobiliśmy błąd. To znaczy etyka musi pretendować przynajmniej do tego, żeby dawać apodyktyczne odpowiedzi na to, na jakich wartościach mamy się oprzeć. Wobec tego to nie są przelewki, to nie jest sprawa lekka i taka, którą można by traktować w pogodnym nastroju. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze, czy to jest uroszczenie. No i odpowiedź na to chyba podstawowa brzmi w następujący sposób. Nie jesteśmy w stanie myśleć o
o naszych obowiązkach inaczej. Pewne nasze obowiązki chcemy traktować jako bezwzględne. A jeśli pewne nasze obowiązki są bezwzględne, ryzykujemy, że możemy się pomylić, ale ryzykujemy się jeszcze więcej, jeśli powiemy, że nie chcemy uznać tego, że te obowiązki są bezwzględne. No, wyobraźmy sobie, że ktoś, jak parę lat temu był taki wypadek, że samolot w Szwajcarii został celowo wprowadzony na górę. Jakiś pilot, jak się okazało, przedtem był chory psychicznie, nie znaleziono tej choroby, on wszystkich pozabijał. Straszna rzecz. Teraz, czy ten pilot 10 sekund albo 10 minut wcześniej nie zdawał sobie z tego sprawy, jak bardzo zawiódł wszystkich ludzi, którzy byli na pokładzie, ten pilot dał w tym zachowaniu dowód kompletnego amoralizmu. To znaczy on brał pod uwagę czynniki, które na niego silnie działają emocjonalnie i chciał się zabić, miał jakiś powód, dzisiaj to nie ma znaczenia, ale jak chciał się zabić, ja bym nie miał wiele przeciwko temu, żeby wziął pętlę i sznur i się powiesił, jeśli nie ma innego wyjścia, ale dlaczego ze sobą bierze 150 osób? Wobec tego, tego rodzaju ślepota moralna uczy nas, że pewne decyzje są ostateczne i muszą być traktowane jako nieomylne i muszą być traktowane jako zobowiązujące nas do bardzo trudnych decyzji. A jak się na to godzimy, to musimy rzeczywiście mieć jakiś system etyczny, który jest wiarygodny. No i, tak, dlatego, ale... i dlatego trzeba odpowiedzieć na pytanie, ile jest wiarygodnych systemów etycznych. I tutaj się pojawiają w tej książce rozmaite w tej sprawie poglądy. Nie będę szczegółowo mówił, kto mówi co, ale mam mocne przekonanie, że jest dokładnie 6 systemów etycznych. Dzisiaj nie możemy tego dyskutować, ale jeśli mam rację, to każdy przyjmie jeden, tak przyjmie choć jeden z tych 6, ma czyste sumienie do końca życia. No tak, ale to się chyba wszyscy zgodzą, że pewne wartości traktujemy jako wartości absolutne. Zdecydowana większość z nas uważa, że ten pilot, który zabił tam ponad 100 niewinnych osób w samolocie, postąpił niewłaściwie, mówiąc delikatnie. Natomiast to innym pytaniem jest, czy z faktu, że mamy tego typu przekonania etyczne, traktujemy jako niewzruszone czy absolutne, wynika, że te przekonania są zbudowane na jakimś mocnym fundamencie, że potrzebują filozoficznej legalizacji. I tutaj moim zdaniem etyka chrześcijańska, takie podejście teistyczne, jest w takiej samej sytuacji jak podejście zaproponowane przez Kanta, jak podejście zaproponowane przez Platona, czy jak podejście zaproponowane przez Johna Stuarta Milla. W każdym z tych wypadków z jednej strony mamy pewien zbiór norm, tak, zbiór nakazów, zakazów o charakterze etycznym i mamy jakiegoś filozofa czy teologa, który przychodzi i mówi nam, to ja teraz skonstruuję pewien teoretyczny mechanizm, który pokaże, dlaczego te normy są ważne. No i proszę zwrócić uwagę, jak to działa. U Platona ten teoretyczny mechanizm polegał na anamnezie. Być może Państwo wiedzą, co to jest anamneza. To jest przypominanie sobie, jak wyglądała idea dobra, z którą nasza dusza zetknęła się przed urodzeniem. Czyli ja mam na przykład rozstrzygnąć, czy ten pilot postąpił źle, czy dobrze. Przypominam sobie, jak wygląda idea dobra. Patrzę, czy to jego postępowanie jakoś wpasowuje się, uczestniczy w tej idei dobra, wydaje werdykt. To była taka platońska legalizacja tak konkretnych naszych etycznych rozstrzygnięć. Co robi Kant? Kant już nie odwołuje się do jakichś bytów abstrakcyjnych, bytów typu idee Platona, tylko znajduje mechanizm. Pewien uniwersalny mechanizm, który w każdym wypadku ma nam wskazać, jak należy postępować. Mechanizm, który jest zbudowany w każdą racjonalną istotę. Co robią utylitaryści? Utylitaryści nie odwołują się do idei dobra, nie odwołują się do konstrukcji transcendentalnego, nie odwołują się do rachunku. Współcześnie podobno są programy na telefony komórkowe, można tam ściągnąć z jakiegoś App Store czy z innego sklepu, który liczy hedony. Więc jak mamy jakiś poważny dylemat etyczny, wyjmujemy komórkę, wyjmujemy kalkulator, patrzymy jaki scenariusz, jakie działanie zwiększy ilość hedonów. Hedon to jest taka minimalna jednostka szczęścia. Zwiększy ilość hedonów w świecie i mamy wskazanie, jak należy postępować. To też jest próba zalegalizowania naszych konkretnych rozstrzygnięć, naszych konkretnych norm. Chrześcijaństwo w gruncie rzeczy robi dokładnie to samo, tylko nie odwołuje się do kalkulatora, nie odwołuje się do struktury ja transcendentalnego, nie odwołuje się do idei dobra, tylko odwołuje się do woli Boga. Ale mechanizm jest ten sam. Mamy pewną etykę, mamy konkretne wybory, konkretne nasze rozstrzygnięcia i mamy taką tororti, bardzo dobrze przedstawił, teorię drugiego rzędu, której zadaniem jest legalizacja tej teorii pierwszego rzędu. Tylko pytanie jest takie, czy ta legalizacja rzeczywiście jest nam potrzebna?
Czy my potrzebujemy teorii drugiego rzędu? Czy my potrzebujemy woli Boga? Czy my potrzebujemy rozumu Kanta? Czy my potrzebujemy abstrakcyjnych idei Platona, by rzeczywiście dokonywać określonych wyborów etycznych? Czy by rzeczywiście mieć przekonanie, o którym mówi pan profesor Główka, że nasza etyka jest tą etyką absolutną? I wydaje się, że moim zdaniem nie. Że ten mechanizm, że ta robota filozofa, tak, który legalizuje pewną konkretne wybory, ona jest w pewnym sensie trybem, który w mechanizmie naszego działania nie odgrywa żadnej roli. No, trudno mi sobie wyobrazić, że jakiś moralny podmiot w tej chwili, jeżeli ma dokonać jakiegoś konkretnego wyboru o charakterze etycznym, rzeczywiście przypomina sobie teksty Kanta, przypomina sobie teksty Platona, Johna Stuarta Milla, czy nawet myśli o tej woli Boga. Myślę, że to działa zupełnie inaczej. Więc tutaj ten filozof jest tak jak ta heglowska sowa Minerwy. Przychodzi po czasie, gdy już tak te nasze wybory się dokonały, potem je jakoś uzasadniamy, racjonalizujemy, odwołujemy się do czegoś na zewnątrz tej naszej praktyki, która konstytuuje konkretne wybory etyczne. Ale nawet jeżeli tak jest, że etyka wymaga tego ugruntowania w jakimś drugim świecie, to czy nie jest tak, że etyka oparta w jakimś sensie na odczytywaniu, kierowaniu się wolą Boga na poziomie, z punktu widzenia metaetycznego czy metodologii etyki, no jest obarczona pewną słabością. Pan doktor wymienił Kanta czy Platona, innych twórców systemów etycznych. Są w takiej samej sytuacji jak z... Właśnie chyba nie takiej samej, bo jak powstają te systemy etyczne? No mają dwie takie ważne cechy. No powstają przez właśnie i w jakiś sposób wnikliwe rozumowanie, no i mogą jakby z samej swojej natury być poddane pewnej krytyce, czy to przez samego proponenta, czy to przez innych. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że on relacjonuje, jaka jest wola Boga, no to pojawiają się takie pytania, czy ta jego relacja jest wiarygodna, tym bardziej jeżeli sytuacja się przedstawia tak, jak pan profesor to zarysował, że to są poważne rzeczy, prawda? I mamy do czynienia w etykach teistycznych, mamy do czynienia z momentem, w którym ktoś nam mówi, jaka, bo zawsze, czy to przez objawienie takie mistyczne, czy to przez objawienie w jakimś świętym tekście, ale ostatecznie zawsze jest ono zapośredniczone przez jakiegoś człowieka, co do którego procesów myślowych, krytycyzmu, no nie mamy żadnego pojęcia, a on oświadcza właśnie z jakimś autorytetem, że oto to, co on mówi, to są właśnie te twarde, niezmienne, niewzruszone fundamenty. Czy właśnie z punktu widzenia metodologii etyki, czy to nie jest wadliwe wobec na przykład takiego dość przejrzystego procesu powstawania norm, jak u takiej zwyczajnej, świeckiej, nie powołującej się na Boga etyki? Ja bym powiedział tak, nie wolno rezygnować z teorii etycznej. To pojęcie teorii etycznej ma tutaj zasadnicze i bardzo ważne znaczenie. Słabością filozofii Moora było to jego przekonanie, że intuicja będzie nami kierowała. Co mam zrobić, jeżeli moja intuicja mówi mi co innego dzisiaj, co innego jutro, co innego za tydzień? Mam powiedzieć, wszystkie te intuicje były równie dobre i etyka zmieniła się w ciągu tygodnia albo w ciągu miesiąca. To nie jest poważne stanowisko. Choć z tego, żeby widzieć, co jest w etyce poważnym stanowiskiem, ja sądzę, warto wziąć sobie pewną analogię. Analogię z podróżowania po oceanie. Prawda? Tak w tej chwili to jest sprawa prosta, bo wisi tam olbrzymia ilość satelitów, wiadomo, gdzie kto jest w każdej chwili. Natomiast 100 lat temu, czy 200 lat temu, istniało kilka teorii konkurencyjnych, jak należy nawigować po oceanie. Prawda? Znamy to powiedzenie, vivere non est necesse, navigare necesse est. Nie musimy przetrwać, ale musimy dopłynąć do celu. Co to znaczy dopłynąć do celu? Było kilka metod. Była metoda opierająca się na śledzeniu ruchu Słońca. Była metoda opierająca się na pozycji gwiazd. Była metoda opierająca się na nieodpływaniu od brzegu zbyt daleko, tak żeby widzieć zawsze jakieś punkty odniesienia. I teraz można powiedzieć takie trochę zaczepne pytanie. To która z tych metod jest najlepsza? I odpowiedź jest właśnie taka. Ta, która daje możliwość najlepszego dopłynięcia do celu. To znaczy, która jest z tych metod najlepsza? Jeżeli wiemy, że przez miesiąc będą chmury, to na Słońcu nie ma się co opierać. Ale panie profesorze, przepraszam, ale ta metoda zawiera w sobie również definicję celu. Więc jak możemy stwierdzić, która z nich jest lepsza, skoro ona zawiera w sobie kryterium lepszości? Ale nie, to wiemy. Definicja jest ta sama dla wszystkich systemów etycznych. Mianowicie, co trzeba zrobić, żeby być porządnym, przyzwoitym człowiekiem. I każda teoria etyczna nam mówi, co mamy zrobić, żeby być porządnym człowiekiem. Te problemy nie są takie głębokie, nie są straszne.
Jak powiedziałem, jest 6 teorii etycznych, ale to zostawiamy na boku. Ten pilot, który pozabijał pasażerów, jest potępiony przez każdą z tych 6 teorii. To nie jest tak, że te teorie na zabój ze sobą się kłócą i każda mówi coś innego. Każda ceni wierność, skuteczność działania, wrażliwość na potrzeby innych, taki obowiązek dotrzymania słowa, jeśli wzięliśmy na siebie jakieś zobowiązania. Wobec tego w różnym aspekcie można widzieć tę samą podróż po oceanie. Raz ze względu na słońce, kiedy indziej na gwiazdy, jeszcze kiedy indziej na punkty odniesienia. Ale nie warto mówić, że jest jedna metoda, która jest niezawodna. Każda z nich jest niezawodna w dobrych okolicznościach, a okoliczności są zmienne. Jak nie możemy się kierować jedną teorią, musimy drugą. Jak nie możemy drugą, musimy trzecią. Jak jesteśmy kompletnie pogubieni, to straciliśmy sekstans, kompas. To musimy utonąć to czasem. No tak, ale pytanie jest takie, czy my potępiamy działanie tego pilota dlatego, bo Kant potępiał działanie tego pilota, albo dlatego, bo platonicy potępiają działanie tego pilota. Czy to rzeczywiście odgrywa jakąkolwiek istotną rolę w wydawaniu naszych konkretnych... Nie, nazwisko to nie będzie to znaczenie. No tak, ale czy te mechanizmy, które oni opisywali, ja wiem, że nazwisko nie to są dobre teorie i są marne teorie. Teoria Kanta akurat jest bardzo dobra. Teoria Mila jest także bardzo dobra. I w większości przypadków one dają inną drogą prowadzą do tego samego celu. Ale jakby rozmawiamy na kanwie przykładu, co do którego właśnie te 6 teorii etycznych, czy jakby to w jakiejś innej klasyfikacji, ogromna większość teorii etycznych no jest zbieżna. Zgodziłaby się, że taki czyn jest naganny. No ale są takie zagadnienia, które wzbudzają kontrowersje etyczne. No, samobójstwo. Samobójstwo, przerywanie ciąży, samobójstwo. Akurat w tym kontekście w maju 2019 roku kwestie tożsamości płciowej i praw osób tak zwanych nieheteronormatywnych, prawda, to jest też etycznie dyskutowany problem i tutaj jakby bardzo dużo zależy od tego, jaki system etyczny się przyjmie i tutaj te systemy etyczne dają sprzeczne pytania. Odpowiem panu, odpowiedzi. Jak trzeba o tym myśleć. To znaczy, to jest taka dwustronna zależność. Po pierwsze, mamy intuicje moralne, które nam mówią, jak powinniśmy postępować. Po drugie, musimy mieć tę teorię. I badamy i sprawdzamy, czy nasze intuicje zgodne są z tą teorią. I nasze intuicje mniej więcej nakierowują nas na teorię, która najbardziej nam się wydaje przekonująca. Ale od pewnego momentu musimy być już posłuszni tej teorii. Jeżeli mieliśmy intuicje, na których oparliśmy teorię i potem przyjmujemy tę teorię, to musimy powiedzieć, że niektóre z tych wcześniejszych intuicji były błędne. Bo nie widzieliśmy tego, ale nie były wzajem do siebie dopasowane. I niestety nic więcej zrobić nie można. Mieliśmy rzeczywiście, tak jak pan mówi niedawno, ten problem, że ktoś próbował rozlepiać plakaty z Matką Boską, tak, Częstochowską, która w tle miała paski kolorowych. Kolory tęczy, symbol właśnie środowisk LGBT. No tak, są ludzie, którzy mają bardzo silną intuicję, która mówi im, że to jest coś strasznego i są ludzie inni, jak ja, które mówią, że to jest lekka prowokacja, ale nic strasznego. I teraz, ten, kto myśli, że to jest lekka prowokacja, przyznaje się do tego, ja to powiedziałem. Ta osoba, która uważa, że to jest coś strasznego, powinna do mnie się zwrócić i powiedzieć, to jest coś strasznego dlatego i musi powiedzieć dlaczego. No, dlatego, że to obraża moje uczucia, to jest trochę marny argument. Dlatego, że to podtrzymuje homoseksualizm, to jest marny argument. Dlatego, że to niweczy i podważa, uczucia religijne silnie obraża i niweczy sens tego symbolu, którym jest Matka Boska Częstochowska. No to mogę powiedzieć, no, to zależy wszystko od intencji. Jeżeli wyobrażam sobie doskonale, że ktoś w dobrych intencjach chciał powiedzieć, bardzo będę szczęśliwy, jeśli Matka Boska Częstochowska okaże jakiś rodzaj zrozumienia dla tych osób, które mają inną orientację seksualną. Coś wstydnego, nie ma w tym nic złego. Gdyby ktoś podpalał, rzucał, deptał i niszczył, to jest niedopuszczalne. Jeżeli ktoś okazuje szacunek jakiemuś symbolowi, ale wykorzystuje go w inny sposób, niż jest normalnie wykorzystywany, to jest kontrowersja religijna, która nie powinna nas specjalnie tutaj absorbować. Dam bardzo prosty przykład. To było w XVI wieku, jeśli dobrze pamiętam, już po Soborze Trydenckim. Ustalono dokładnie, jakie archanioły wolno malować, a jakie nie. I okazało się, że były 3 archanioły. Czy 3 archaniołów, to był Michał, Gabriel i Rafael, a jeszcze było 4 sławnych, Uriel i dalnych imion, ich nie pamiętam, które uznano za fikcyjne.
No, przepraszam, czy dzisiaj ktoś może powiedzieć, że potrafi w sposób poważny, naukowy, choćby nawet teologicznie naukowy, dyskutować na ten temat, ilu jest archaniołów, którego z nich wolno malować? To jest czysta kontrowersja religijna. Ja sądzę, że nie powinniśmy. Natomiast, ale pytanie jest takie, czy w tym konkretnym przykładzie podanym przez pana profesora Wołówkę rzeczywiście rozstrzygnięcia są wygenerowane przez jakiś teoretyczny namysł? Ja może wezmę mniej obecnie kontrowersyjny przykład, ale przykład, który jeszcze w latach 90. był bardzo szeroko dyskutowany, przykład kary śmierci. Zresztą pan profesor Wołówka też w tych dyskusjach brał udział z profesorem Wolniewiczem, często po zupełnie różnych stronach barykady. Po interwencji Franciszka w tekst katechizmu Kościoła katolickiego ten temat powrócił niedawno. No tak, ale w pewnych środowiskach. Ale przypomnijmy sobie tę atmosferę, koniec lat 90. W Polsce to był jeden z takich najbardziej gorących tematów, również obecnych w mediach publicznych. I teraz, z jednej strony, w tamtym okresie powstało dużo naprawdę bardzo dobrych, świetnie skonstruowanych tekstów stricte filozoficznych, które przekonywały za jednym stanowiskiem, bądź za drugim stanowiskiem. Argumenty i za karą śmierci były wyrafinowane, naprawdę dobrze przedstawione i przeciwko karze śmierci. Ja nie znam nikogo, kto pod wpływem tych tekstów, bardzo teoretycznych tekstów, opartych, wychodzących na przykład od etyki Kanta, profesor Wolniewicz, który był zwolennikiem kary śmierci, właśnie głównie pewne kantowskie mechanizmy. Był pozostał. No, pozostał, był w sensie, że już go nie ma między nami. Natomiast stosował pewne kantowskie mechanizmy. Więc te teksty były świetnie napisane, niezależnie od tego, jakiego stanowiska broniły. Natomiast nie znam nikogo, kto pod wpływem tych tekstów, takich typowo filozoficznych dywagacji, odwoływania się do etyki Kanta czy do jakiejkolwiek innej etyki, zmienił stanowisko w tej sprawie. Natomiast pamiętamy również wszyscy świetny film Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu. To był film, który był naprawdę doskonale nakręcony i znam bardzo dużo osób, które pod wpływem obejrzenia tego filmu całkowicie zmieniły swój stosunek. To trochę pokazuje, jak działają nasze wybory etyczne. To trochę pokazuje, że te wybory etyczne, wbrew temu, co się często filozofom wydaje, one wcale nie są uwikłane w te mechanizmy opisywane przez filozofów. One mają bardziej elementarny, bardziej prosty charakter. Ja tu jestem, skłaniam się ku etyce cnoty. W gruncie rzeczy te nasze wybory są oparte na pewnych dyspozycjach, które sobie wyrabiamy. Często wyrabiamy, obcując jakimiś narracjami, oglądając jakieś filmy, potem naśladując bohaterów tych filmów. No, proszę wziąć przykład Hemingwaya. To jest moim zdaniem świetna ilustracja. Pamiętamy, że Hemingway te swoje doskonałe powieści pisał w okresie międzywojennym, by pokazać, jak wyglądało stracone pokolenie młodych Amerykanów po I wojnie światowej. Co się dzieje dalej? Na kampusach amerykańskich te powieści zaczynają być bardzo popularne, bardzo dużo młodych ludzi zaczyna te powieści czytać i chce kształtować swoje życie, jak ci bohaterowie tych powieści. Jeżdżą do Pampeluny na fiesty, jeżdżą sobie do Paryża czy do Nicei. Chcą żyć, chcą dokonywać takich wyborów, jak ci bohaterowie. Bo to się im jakoś wydaje atrakcyjne, bo to jest takie ładne. Przepraszam, ale to jest temat, który wydaje mi się absolutnie niepowiązany z naszą dzisiejszą dyskusją. Jest niepowiązany. Jak można stawiać pytanie, kogo interesuje filozofia? Ludzie czytają Hemingwaya, ludzie oglądają filmy, zmieniają swoje. Widzieli Kieślowskiego, filozofia się nie liczy. Wiem, żyjemy w czasach barbarzyństwa, ale nie ma powodu, żebyśmy mówili, że jesteśmy z tego zadowoleni. Moje stanowisko jest dokładnie odwrotnie. To prawda, ludzie się kierują Hemingwayem, kierują się jakimiś filmami, być może Kieślowskim także. Natomiast przynajmniej część ludzi, w szczególności młodych, ma możliwość i ma zdolność myślenia krytycznego. Niech czytają filozofię, niech starają się zrozumieć filozofię. Niech decydują, czy ma być kara śmierci, czy nie ma być kara śmierci. Na podstawie tego, jak wyglądają ostatnie momenty skazańca, zanim się pod nim zapadnie, tylko niech się zastanowią, czy możemy decydować w sposób ostateczny o czyimś życiu i czy społeczeństwo ma prawo przyjąć politykę działania, żeby nie stosowało te same metody, które są stosowane przez zbrodniarzy. Moim zdaniem to jest silny argument. Ja chciałbym, żeby ludzie o tym myśleli, czytali tę książkę, a to, że chodzą do kina, to jest inna sprawa. Tak, ale to się wiąże z naszą dyskusją o tyle, że ja uważam, że nawet w przypadku osób religijnych ich wybory etyczne w gruncie rzeczy nie sprowadzają się do tego, że oni twierdzą, że to jest wola Boga, że Bóg tak chce. To jest pewnego rodzaju taka teoretyczna nadbudowa do tego, jaką oni mają tą konkretną moralność, która została wykształcona, bo
obracali się w określonym środowisku, tak, bo chcą naśladować określone osoby, z którymi jakoś tam się w swoim życiu zetknęli. Czyli te również czasami bardzo wyrafinowane, bo to widzimy po tych tekstach, konstrukcje, które proponują opieranie moralności ludzi religijnych na odwoływaniu się do woli Boga, na odwoływaniu się do pewnych atrybutów Boga. Moim zdaniem to w praktyce nie działa raczej. Znaczy też tego nie chciałbym komentować. To znaczy, gdybym ja był chrześcijaninem, to starałbym się trzymać etyki chrześcijańskiej. Wyobrażam sobie, że mogą być osoby, które mówią, jestem katolikiem, ale wyznaję etykę Kanta. Nie, ale to nie jest tak, że osoba wierząca czy głęboko wierząca powie nam, zabijanie jest złe, bo Bóg tak mi powiedział. Nie mnie powiedział, tylko tak, jest w 10 przykazaniach. No, taki no Bóg tak milion, powiedział, właśnie nie osobiście mnie, tak, tylko wypowiedział milion, taką milion wolę swoją. Tak myślą. A jeżeli tak nie myślą, to trochę z ich wiarą jest słabo, ja bym powiedział. Nie chcę ich krytykować, bo jak, to prawda, że często zapominamy, często się ześlizgujemy, często kierujemy się nie tymi zasadami, które naprawdę uznajemy za wysokie, bo nam jest tak wygodnie, albo mamy inne skojarzenia i tak jest szybciej. Ale wartość tej książki na tym właśnie polega, że skłania ludzi do krytycznego myślenia, do zastanowienia się, do uporządkowania myśli i do powiedzenia sobie, tak, etyka religijna jest jedną z możliwych etyk, ale także bez transcendencji, bo mam tutaj dwa stanowiska przeciwstawione. Ale trudno sobie wyobrazić osobę religijną, która jest święcie przekonana, że zabijanie jest czymś odrażającym etycznie i nagle doznaje jakiegoś olśnienia, doświadczenia religijnego i objawienia, w której słyszy od Boga, zmieniłem zdanie, od dzisiaj zabijanie jest czymś dobrym i ona zaczyna zabijać następnego dnia. Być może nie jest, bardzo trudno no właśnie, sobie wyobrazić no taką osobę. To jest temat przeżycia religijnego. Mhm. Większość ludzi religijnych to nie są mistycy, to nie są ludzie, którzy mają kontakt z Bogiem. To są ludzie, którzy raz coś przyjęli jako system, który ich wiąże i tego się trzymają. A nie chcą, żeby im, nie wiem, anioł, stróż czy nawet, być może idą wtedy do spowiednika. I być może są wierzący, którzy w głosie spowiednika słyszą A być może Boga. Wtedy powiedzą, że ten głos Boga jest złudzeniem, bo nie zgadza się z ich etycznymi przekonaniami, które są bardziej pierwotne. Chciałbym poprosić panów o odniesienie się do pewnego zarzutu dotyczącego etyki teistycznej, który zyskał popularność. Mianowicie nawet mało wykształceni filozoficznie ludzie mniej więcej kojarzą, co to jest dylemat Eutyfrona i używają tego argumentu właśnie przeciwko ludziom wierzącym w dyskusjach z proponentami etyki teistycznej. Czy mogliby panowie na podstawie swojej wiedzy i swojej znajomości literatury właśnie etycznej wyjaśnić, jak to jest, dokładnie na podstawie czego, z jakiej racji, z jakiego tytułu wola Boga czy natura Boga miałaby być podstawą moralności? Czy jest jakiś wyższy niż Bóg poziom, z którego Bóg czerpie tę treść tych norm, czy też te normy pochodzą z woli Bożej? To powiem bardzo szybko, jeśli chodzi o samego Eutyfrona. Pamiętajmy, że tam Sokrates stawia to pytanie, które ma być dyskutowane, ale on nie kończy dyskusji, tylko mówi, teraz już się spieszę i tę sprawę musimy zawiesić. Więc odpowiedzi wyraźnej nie ma. Natomiast sam paradoks jest trudny i jest wyraźnie Sokrates mówi, że on nie zamierza go rozwiązywać. Czy bogowie wybierają to, co jest dobre, dlatego, że jest dobre? Czy to, co jest dobre, dlatego, że bogowie to wybierają? Mhm. Więc czy źródłem wartości jest wola boska, czy odwrotnie, wola boska musi się podporządkować jakiemuś obiektywnemu istnieniu norm. I na to sobie możemy odpowiedzieć tak. To, co naprawdę tutaj dyskutujemy, to jest pewnego rodzaju zależność. Czy coś jest przyczyną dla czegoś innego. I to prawdopodobnie tego nie trzeba tak formułować, bo zasady etyczne nie są formowane na zasadzie nakazu, którego siła czerpie swoją moc z treści nakazu, ani na zasadzie władzy, że moc nakazu bierze się z tego, że wydana została przez jakąś postać wszechmocną, ani nawet na jakichś innych przypadkowych powiązaniach przyczynowych, tylko jeżeli decyzje boskie są zbieżne z decyzjami poprawnymi moralnie, to nie musimy pytać, które jest pierwsze. Więc ogólne pytanie z punktu widzenia opisu świata wygląda tak. Albo wiemy, co jest złe i co jest dobre. I mamy prawo zakładać, że Bóg myśli tak samo. Wtedy nie ma konfliktu.
Albo jak nie wiemy, to ta metoda nam nic nie daje. To jest dosyć naiwne opierać się na takim prostym założeniu. Bóg wszystko wie, komuś powiedział, ten ktoś tam powtórzył, my wiemy jak postępować. A to w tej takiej naiwnej wersji, do tej właśnie, do tej formuły sprowadza się to pytanie. I to jest dziecinna trudność, na którą nie warto odpowiadać. Nie wiemy, co powiedział Bóg. Trochę wiemy, co jest dobre. A pytanie, czy jedno zależy od drugiego, już zdecydowanie nie wiem. To znaczy, ja powiem też bardzo krótko, cały dylemat chyba bierze się stąd, że my o Bogu zaczynamy myśleć za pomocą kategorii, które bardzo dobrze pasują do tej naszej empirycznej rzeczywistości, właśnie takie kategorii wcześniej, później, co jest przyczyną czegoś innego. No, to nie tylko w tym wypadku, również w innych wypadkach stosowanie tych kategorii do takiego obiektu, takiego bytu jak Bóg generuje bardzo dużo różnego typu dylematów i te dylematy pojawiają się w wielu tekstach, w tych książkach. Jeżeli natomiast przyjmiemy na przykład taki sposób widzenia przyczynowości, jak proponuje Hume, czy na przykład perspektywę kantowską, no to z tym dylematem będzie można sobie łatwo poradzić. Jednym z takich stanowisk właśnie, jedną z odpowiedzi, których używają apologeci chrześcijaństwa jest to, że treść tych norm moralnych odzwierciedla naturę Boga. I to rodzi takie ciekawe pytanie, bo kiedy na przykład rozmawiając w kontekście chrześcijaństwa patrzymy, jak zachowuje się Bóg w Biblii, widzimy, że on jakby nie stosuje się do tych norm, które poprzez przykazania daje ludzkości, prawda? Widzimy, że Bóg zazdrości, widzimy, że Bóg zabija, widzimy, że Bóg instrumentalnie posługuje się ludźmi, widzimy, że Bóg robi wszystko dla własnej chwały. I teraz rodzi się takie pytanie, czy Bóg ma jakiś własny system norm moralnych? Czy te obiektywne normy moralne stosują się do Boga? Czy Bóg jest poza dobrem i złem moralnym? W jaki sposób możemy do Boga odnieść pytanie o dobro i zło? To ja odpowiem w sposób kontrowersyjny. Zdaję sobie z tego sprawę. To jest trudne pytanie. Muszę mi panowie wybaczyć. Na trudne pytania nie ma prostych odpowiedzi. To jest główna treść kontrowersji pomiędzy artykułem przedostatnim i ostatnim w tej książce. To znaczy profesor Anna Głąb pisze na ten temat, że Bóg potrafi człowieka nauczyć miłości i obdarza człowieka prawdziwą miłością. Jej oponent uważa, że tak nie jest, że tego rodzaju właściwości Bogu przypisać nie można. Ja bym rozwiązał ten konflikt bardzo prosto. Żaden z autorów słusznie nie rozwiązuje go tak w książce, bo książka ma być problemowa, a nie ma dawać łatwych odpowiedzi. A łatwa odpowiedź brzmi tak. Trzeba odróżniać Stary Testament i Nowy Testament. I Bóg, tak jak jest opisany w Starym Testamencie, jest istotnie Bogiem gniewliwym, zazdrosnym, żądającym absolutnego posłuszeństwa i wysyłającym swój wybrany naród na śmierć w walce z rozmaitymi innymi, którym często Izraelitom udaje się pokonać Kanaanitów na przykład. Więc tego rodzaju postać nie jest postacią, o której moglibyśmy powiedzieć, że potrafimy w kategoriach moralnych uznać tego sposobu postępowania. Ale Izraelici nie traktowali swojego Boga, który był jednocześnie ich wodzem, w kategoriach moralnych, tylko w kategoriach prawa. Bóg wyznaczył prawo, któremu naród wybrany miał się podporządkować, a byłoby czymś niesłychanym i niedopuszczalnym, gdyby naród wybrany decydował się i poważył się na ocenienie Boga, który wydaje mu rozkazy. To tak jak w wojsku. Szeregowiec nie może krytykować generała. Natomiast zupełnie inna koncepcja moralności rysuje się w Nowym Testamencie. Znaczy postać Jezusa na tle Starego Testamentu błyszczy jako postać człowieka wielkiego, świętego i takiego, który stara się wpoić wierzącym miłość bliźniego i oprzeć się na uczuciach, na miłości i na moralności, a nie na prawie. I to jest kontrowersja do dzisiaj, nierozwiązana, niezamknięta. Mamy dwa sposoby oceniania, czy Jezus przestrzegał prawa mojżeszowego. To zawieszam to pytanie, jak ktoś wie, odpowiada. Mówi się tak, mówi się nie. Natomiast czy kierował się zasadami,
które sam wyznaczał dla innych, to na pewno tak. I wobec tego ta nauka jest przekonująca. Natomiast ten problem, który pan redaktor podniósł, moim zdaniem on się opiera na takich dość naiwnych wyobrażeniach, czym jest Bóg. Tutaj Bóg jest traktowany jako taki trochę doskonalszy człowiek. W każdym razie przypisuje mu się różne własności, które spotykamy w osobach, które nas otaczają na co dzień. Mówimy, że Bóg jest mściwy, że Bóg chce, że Bóg rozkazuje i tak dalej. No to mi się wydaje dość naiwnym podejściem. To jest takie podejście, zgodnie z którym nasze przekonania religijne mają taką dobrze uchwytną, określoną treść. Myślę, że coraz mniej osób tak do tego podchodzi. No coraz mniej osób sądzi, że stworzenie świata polegało na tym, że jakiś starzec z brodą wyciągnął dłoń, coś wypowiedział. Przecież obrazy przedstawiające tę konkretną sytuację to nie są obrazy, które mają dosłowny charakter. Tak samo w tym wypadku. Taki antropomorfizm, myślę, że to już jest coś, co w filozofii religii, coś, co w samej religii powoli odchodzi. Ten Bóg jest traktowany jako coś, co nie powinniśmy mierzyć swoją własną miarą. W każdym razie to nie jest jakaś osoba z własnościami, które możemy spotkać w swoim codziennym życiu. Gdy tak będziemy Boga traktowali, to będziemy mieli mnóstwo różnych problemów. Ale jednak ludzie religijni, wierzący w Boga i filozofowie teiści mówią nam, że Bóg jest dobry. Panowie, co to znaczy, że Bóg jest dobry? Czy są jakieś znaczenia tego predykatu inne niż tautologiczne, skoro jednocześnie Bóg jest dobry z definicji? Ale jeszcze raz, ci, którzy nam to mówią, albo zajmują się teologią abstrakcyjną, mówi tak dokładnie tak, jak pan mówi. Te przypadki są tutaj opisane w rozdziale na temat teizmu. Teizm właśnie tak stawia sprawę. Ale teizm wtedy nie deklaruje się z punktu widzenia, jakiej religii się wypowiada. To jest taka teologia abstrakcyjna, która swoją moc czerpie z jakichś zasad ogólnych, może metafizycznych, może logicznych, nie wiadomo dokładnie z czego. Myślę, że to nie jest bardzo przekonujące. Ale to jest jeden sposób myślenia i mówienia. I oczywiście o stwórcy nieba i ziemi nie mówi się, że jest dobry. To, że stworzył Adama i Ewę, nie mówi się, że jest dobry. To, że zakazał spożywać owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, to nie mówi się, że jest dobry. Mówi się, że dał nakazy, spodziewał się, żądał posłuszeństwa, a jak byli nieposłuszni, to ich ukarał. Był sprawiedliwy, był wymagający, opierał się na prawie, ale nie mówi się, że był dobry. Jeżeli ktoś myśli, że istnieje taka wersja religii, w której Bóg ma cechy łagodności, miłości, wyrozumiałości, kierowania, a przede wszystkim, co byśmy bardzo sobie życzyli, doprowadzenia człowieka do dorosłości i do dojrzałości wewnętrznej i społecznej, no to tego chyba nie mówi nikt. A w każdym razie trudno było udowodnić, że to jest treść religii, to jest treść wychowania świeckiego. Wobec tego można podziwiać postać Jezusa i postać świętych. Albo wielu, nie świętych dosłownie, tylko wielu ludzi, którzy mając w sobie jakąś wiarę religijną, czują się inspirowani przez religię do właściwego postępowania, to należy szanować, można to podziwiać. Ale to nie jest treść religii, to jest treść wychowania. Jeżeli przyjmiemy, że wola Boga jest źródłem norm etycznych, no to twierdzenie, że Bóg jest dobry, jest twierdzeniem oczywiście tautologicznym. Natomiast w innym wypadku ten problem staje się zupełnie niezrozumiały, zupełnie mętny. Chcąc zachęcić naszych widzów do sięgnięcia po książkę Filozofia Religii Kontrowersje, chciałbym odnieść się do tekstu, który mnie osobiście wydał się najbardziej zaskakujący. To jest tekst pana profesora Hołówki, Miłość troskliwa i miłość zazdrosna. Pan profesor stawia tam właśnie pewną nieoczywistą tezę, że wiara w Boga może stanowić pewne subtelne zagrożenie dla praktyki moralnej. Czy mógłby pan profesor rozwinąć ten tezę? No, bardzo chętnie. To znaczy to nie jest odniesienie tego tematu, tej właśnie koncepcji do filozofii religii, to jest mój pomysł. Natomiast w teorii etyki to już od wielu lat jest debatowany taki problem, czy mężczyźni i kobiety mają tę samą etykę. I to wszyscy wiedzą, że kobiety mają najczęściej inny rodzaj emocjonalności, sposobu traktowania dzieci, są bardziej opiekuńcze, bardziej cierpliwe, bardziej wyrozumiałe, bardziej troskliwe i łagodne. Mężczyźni natomiast są bardziej zdecydowani, wymagający od siebie i od innych. Czasem są oschli,
czasem są bardziej uparci i czasem są bardziej szaleni w tym sensie, że sobie albo innym stawiają cele zupełnie nie do osiągnięcia. I to w filozofii się często mówiło, że jedna i druga postawa są bardzo pożyteczne i do siebie świetnie pasują. I dlatego taka przeciętna rodzina, gdzie jest ojciec i matka i wzajemnie nie wchodzą w sobie w drogę, najlepiej wychowuje dzieci i dziewczynki i chłopców. I jeden z współczesnych, Annette Bayer, taka świetna amerykańska filozof, mówi, że to istnieje coś takiego jak etyka kobieca i etyka męska. Albo etyka troski, etyka sprawiedliwości. Tak, czasami tak, tak to się przedstawia. Tak. Ale kiedy on mówi, bo dosłownie mówi, że kobieca i męska, mówi, że można ją pogodzić tylko w jeden sposób. Można ją pogodzić mianowicie przez zaufanie. I dobry mąż ma zaufanie do żony, dobra żona ma zaufanie do męża, chociaż będą się zachowywali inaczej w tej samej sytuacji. I to się daje odnieść także do religii. Ja właśnie na ten temat pisałem w swoim artykule, że nie można od Boga żądać i oczekiwać, że był jednocześnie wcieleniem jednej i drugiej postawy. Albo zechce być wcieleniem postawy kobiecej, albo zechce być wcieleniem postawy męskiej. Natomiast gdyby miał jakiegoś partnera, to wtedy można by było mówić, że jakoś się będą uzupełniali. No i teraz pytanie brzmi tak. Czy człowiek może być partnerem dla Boga? To znaczy, czy Bóg zostawia człowiekowi do wykonania jakieś czynności, dzięki którym świat mógłby wyglądać lepiej i doskonale? Święty Augustyn wprost mówił, że to jest główny dar, jaki otrzymujemy od Boga, że Bóg pozwala nam ukończyć dzieło, które sam tylko rozpoczął. Naszym obowiązkiem jest nadal dążyć do budowania jakiegoś dobra. To jest sugestia, którą dałem pod rozwagę. Ja w tej sprawie nie chcę zajmować stanowiska, ale sam temat wydaje mi się bardzo ciekawy. Omówiliśmy bardzo pobieżnie tylko jeden temat, jedną rodzinę tematów z zakresu filozofii religii, czyli relacje między Bogiem, religią a moralnością. Wszystkie inne tematy, które pan doktor zarysował na początku naszej pierwszej rozmowy, znajdziecie Państwo w tym tomie. Filozofia religii, kontrowersje, a dzisiaj rozmawialiśmy z redaktorami naukowymi tego tomu, profesorem Jackiem Hołówką. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I z doktorem Bogdanem Dziobkowskim. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.